O właśnie, no, taka myśl Adama Michnika. Mówiąc o katolicyzmie, o kościele, o chrześcijaństwie, Adam Michnik mówi tak: nie istnieje inny kodeks moralny w naszej ojczyźnie na skalę masową. Prawdę mówiąc, ja mam wątpliwości, czy polski katolicyzm w ogóle niesie z sobą jakiś kodeks moralny. Mam bardzo poważne wątpliwości. Jako przykład mogę tutaj podać stosunek kleru katolickiego, stosunek polskich biskupów do problemu etycznego, którym jest powiadamianie władz, powiadamianie organów ścigania o pedofilii księży katolickich. Jest to problem prawny, ale również problem etyczny. Przed 2017 rokiem można powiedzieć, że to był problem głównie etyczny, bo nie było wówczas obowiązku prawnego zgłaszania takich przestępstw. A skoro nie było obowiązku prawnego, to biskupi tych przestępstw nie zgłaszali. Teraz jest taki obowiązek, więc biskupi, więc kurie te przestępstwa zgłaszają. Ale tutaj nie działa żaden kodeks etyczny. Nie, tutaj działa wyłącznie kodeks karny. Biskupi, uzasadniając swoje stanowisko, odwołują się do przepisów kodeksu karnego, a nie do żadnego kodeksu moralnego. No to jest bardzo ciekawe i bardzo symptomatyczne, że nie słyszymy tu Ewangelii o wyższości prawa boskiego nad prawem stanowionym. Nie, prawo stanowione jest tutaj ostateczną instancją, do której odwołują się biskupi i w zasadzie nie mają nic więcej na ten temat do powiedzenia. Nie odwołują się do Ewangelii. No i nie dziwię się, że się nie odwołują, ponieważ Ewangelia niewiele mówi na temat powiadamiania o przestępstwach pedofilskich. W zasadzie nic na ten temat nie mówi i nie rozstrzyga tego problemu. Czy wówczas, kiedy, jeśli założymy, że to powiadamianie nie jest obowiązkowe, tak jak to było jeszcze kilka lat temu, czy należy to robić, czy też nie należy to robić? Tego Ewangelia nie rozstrzyga. Biskupi uznali, że skoro prawo tego nie nakazuje, więc robić tego nie należy. I koniec, i kropka. A więc nie mamy tutaj odwołania do żadnego kodeksu moralnego. A to jest stanowisko biskupów, a więc elity katolickiej. Co więcej, nauczycieli moralności, więc osób, co do których można się spodziewać, że będą prezentować i uosabiać moralność katolicką w stopniu wyjątkowo wysokim. Nie tylko moralność, ale i właściwe postawy związane z tą moralnością. Natomiast w tej jakże ważnej sprawie, jakże ważnej, jakże istotnej, w ogóle do moralności się nie odwołują. No i jakoś funkcjonują i w dodatku uważani są przez sporą grupę naszych współrodaków za autorytety moralne, za nauczycieli moralnych, za osoby, które wiele mają do powiedzenia na temat moralności.